koleżanka się pyta, co tutaj jest? No. No i on mówi tak, tu jest pole wujka Darka. A z drugiej strony ta dziewczyna się pyta, co jest? Ten gada, tam też jest pole wujka Darka. A mówi, a tu co jest? A tu jest droga, co tylko Fiat wujka Darka może jechać. To przyjechał. Nie wierzę. Cześć, witam na kanale Jarzyna Film. Fiatów 125P, polskich Fiatów 125P na tym kanale już było naprawdę sporo. Natomiast nie było Fiata, który wybrał karierę offroadową. Dzisiaj znajdujemy się na Podkarpaciu i pokażę Wam, co zostało zbudowane w tym garażu. Słuchajcie, przedstawiam Wam Darka. Siemanko, Darek. Cześć. Dla znajomych Daro. Daro, co Ty masz w swoim garażu? Co to jest? Co Ty zbudowałeś? Po prostu był taki pomysł, że zobaczyłem u tego gościa te Fiaty tam na internecie. Mhm. Że był taki prototyp po prostu dużego Fiata 4x4, tylko w wersji kombi. I po prostu stwierdziłem, że też takie coś potrzebuję, bo no to jest po prostu, jedziesz gdzieś w teren czy gdziekolwiek, on się nie zakopuje, tylko siadasz, jedziesz i nie ma problemu, nie? To jest Fiat, no, Fiat 4x4, zbudowany na, mówisz, że się zainspirowałeś się Fiatem, bo powiedzmy, powstał taki prototyp, powstały takie prototypy, wiemy, że jest jeden, tylko że nie w sedanie, tylko w kombi, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego, jeżeli dobrze pamiętam, znajduje się teraz w chlewiskach. Możliwe, że był jeszcze jeden w ciemnym kolorze, nie wiemy dokładnie, ile ich powstało. Tak. Więc jeżeli wiecie, możecie napisać jakieś wiadomości. Tego dużo w internecie nie ma. Ty się zainspirowałeś, stwierdziłeś, zbuduję swojego. Tak, zbuduję, tylko o to chodziło, że ciężko z Fiatami kombi jest teraz dostać Fiata kombi, a były jeszcze Fiaty sedany. I mi akurat kombi nie przeszkadzało, że to jest kombi, czy nie będzie kombi. Mi się sedan lepiej podoba. I po prostu zbudowałem to na Fiacie sedanie. Co to jest za zawieszenie? Zawieszenie jest z Łady Niwy, tylny most. Przednie zawieszenie też jest z Łady Niwy i reduktor jest z Łady Niwy wstawiony. I koła po prostu założyłem 15 z taką oponą jodełką, bo o co chodziło? O to chodziło, że zwykłe auta terenowe jak jeżdżą, no to wiesz, zalepi tę oponę błotem, auto staje. A ten na tych oponach, choinkach po prostu wyrzuca od razu te błoto i idzie. Buta ma, kuźwa idzie, nie ma problemu. Tylko po prostu dodałem takie swoje różne inne rzeczy, że silnik jest założony diesla, mówię, no skrzynia też polonezowska, przodni most z Łady, reduktor z Łady. No po prostu musiałem tak to zrobić, jak ten prototyp w fabryce, tylko po prostu unowocześniony, nie? Że silnik jest diesel, bo na benzynę to nie wiem, ile by to paliło, z 15 litrów, a tak w 10 się mieści i no i coś pięknego. No dla mnie, ja po prostu jestem w tym zakochany i moja żona mówi, że jak masz wydawać pieniądze na głupoty, to dawaj, no, lepiej na te samochody, nie? No i co, w zimie to trochę trzeba się pobawić Fiatami, a jeszcze jak macie w tle Fiata z napędem 4x4, patrzcie. Słuchajcie, tu już pewnie się pojawia pytanie, co to za samochód też w tle. Ten samochód jeszcze Wam opowiemy, bo to nie jedyny samochód, który zbudowałeś. Zbudowałeś w sumie 3 takie samochody. Tak. I ten człowiek będzie jeszcze budował kolejne w ogóle. To, to jest taka choroba. To jest taka choroba. Powiedzmy, no, Darek choroba. Od dzieciństwa
Obcujesz z motoryzacją, polską motoryzacją. Fiaty 125P. Tato miał dużego Fiata. Dziadek, wujki, wszyscy po kolei, każdy miał dużego Fiata. I po prostu człowiek się zakochał w tym Fiacie. I ta po prostu bryła jest taka ponadczasowa, że no dla mnie to jest coś pięknego, nie? Zrobiłeś w sumie trzy Fiaty. Tak. Mhm. Zrobiłem wcześniej też takiego samego jak ten. Mhm. I po prostu żona powiedziała, że to nie może być. W domu już za dużo tego wszystkiego, że muszę sprzedać. No i trafił się akurat taki gościu, że z nadmorza aż. I kupił ode mnie takiego Fiata właśnie. Identyczny kolor i no wszystko to samo. I po prostu dzwoni do mnie co niedziela i on mówi, panie, ja jestem gwiazda filmowa, Mówi, gdzie bym nie pojechał tym Fiatem, wszyscy mi robią zdjęcia, każdy się za tym ogląda. No i jak on to mówi, wysoko się nosi, jak tym jeździ, nie? Okay. No. Wróćmy do tego pierwszego Fiata. Z którego roku była buda tego samochodu? 85 rok. 85 rok. I co z nim robisz po kolei? Po prostu powiem tak, buda była kupiona tam pod granicą, pod Medyką. Facet trzymał, no sprzedał wszystkie podzespoły, została tylko karoseria. Chciał to oddać na złom. Kupiłem tę karoserię od niego i po prostu przyjechała laweta, wstawiliśmy go tu na podnośnik, podnieśliśmy tę budę na podnośniku, laweta pojechała, no i tak zostało, że musiałem już tego Fiata zrobić. Już nie było odwrotu, a że po prostu człowiek, jak zobaczył u tamtego gościa na internecie ten prototyp, to stwierdziłem, że ja też muszę mieć taki samochód. No i tak się zaczęło. Zrobiłem jeden, zrobiłem drugi, potem trzeci taki sam i stoi czwarty do zrobienia. Tylko pokażę wam, o co chodzi, bo zdjęcia tam mam w komputerze. Czy takie cudo robić, czy zostawić jako oryginalny, taki biały, jak do ślubu, nie? Ale dobrze, teraz... czyli tutaj deklarujesz, że pokażesz, jaki masz plan na tego białego, to zaraz oprowadzimy, ponieważ widzieliście dwa Fiaty, pewnie przebitki też widzieliście z jazdy w terenie i nie będziemy sobie tutaj dużo gadać, bo te samochody muszą być pokazane, jak one jeżdżą. Tak, tak. Więc natomiast tych Fiatów pewnie albo już widzieliście, albo zobaczycie. Tych Fiatów tutaj jest całe podwórko. Słuchajcie, jechać Fiatem 125P, który jest stworzony do offroadu, trochę wstyd po asfalcie, więc jedziemy w tym momencie, żeby trochę się pobawić w terenie, w błocie, w śniegu, bo jest zima. Bawisz się często nimi? To zależy, jak jest czas. Jak jest dużo czasu, na przykład niedziela, to jadę ze synami. Troszkę trzeba pojeździć, się pokręcić, rozruszać te samochody na pokaz, gdzieś tam komuś, żeby se pooglądali. No po prostu, no, musi być wolna chwila, żeby jechać, nie? Okej. Okay. Teraz jedziemy zielonym, zarówno ten zielony, jak i biały, jak i ten wcześniejszy zielony, którego sprzedałeś. Te wszystkie samochody mają silnik 1.9 diesel. Citroena Xudy. Tak, tak. Okej. Okay. I one, to są chyba właściwe silniki do tego, żeby sobie dalej zachować duszę FSO. Tak, bo ale one były produkowane normalnie w Polnesie, wiesz, w Karo były. Co tutaj się różni od Fiata? Na pewno siedzimy wyżej, na pewno jest głośniejszy, bo to słychać. Bo oponach słychać. Po oponach słychać. Natomiast co tutaj? Masz tutaj reduktor? Co to jest? Tutaj jest reduktor, tutaj jest blokada mechanizmu różnicowego, tego centralnego, że jakby się na przykład powiesił, no to włącza się tę blokadę i on ciągnie na sztywno te mosty dwa, nie? Okay. Ale on i tak cały czas chodzi na napęd na cztery koła. Cały czas z nim chodzi. To. Takie opony 15, każdy myśli, że to ciężko kierownica chodzi. Parzak leciutko. Bez wspomagania. Tak, nie ma wspomagania, nie? Nie ma. Parzak chodzi elegancko. No dobrze. To idziemy zobaczyć kolejne Fiaty. Tu były dwa. Jeszcze będą raz, dwa. Sami zobaczycie zaraz. Tu jest kolejny Fiat, to jest Fiat mojego syna i Dominika. Po prostu dostał ode mnie na komunię taki prezent.
Mówi, no zakochany. Mówi, to jest jego auto. Mówi, zadowolony, że od ojca coś dostał. Po prostu sobie go tutaj czyści, wszystko pielęgnuje, żeby było coś pięknego. I ten, no i wiadomo, no, Fiat to jest Fiat. Tu jest akurat zwykły, nie? Taki 1.5. Powiedz tak szczerze, bo mówisz, że synowie mają Fiaty, a na ile to jest taki kwestia obejścia tego, żeby jednak porozkładać po rodzinie te Fiaty i żeby mieć powód, żeby ich mieć więcej? To znaczy, powiem ci tak, człowiek miał czterech, czy miał, mam czterech synów, nie? No i żona po prostu chciała to wszystko wysprzedawać, no ale ja stwierdziłem, że nie, że każdemu synowi dam Fiata i to już jest tak od nich, a oni nie pozwolą na to, żeby to było sprzedane, bo to już jest ich i tyle. No. Słuchajcie, jakbyście się zastanawiali, że macie za dużo Fiatów, a macie synów, córki, to jest naprawdę dobry pomysł. Tak. Porozkładać i wtedy, no przecież nie można jednemu dziecku zabrać, a jak tak. któremuś brakuje, to trzeba dokupić. To jest naprawdę świetny sposób na to. Wcześniej miałem tak, że miałem tylko trzy te Fiaty, nie miałem czwartego. No to chodźcie, wam pokażę co. Dobra, to idziemy dalej. Bo najstarszy syn mówi tak do mnie, tato, mówi, oni mają, a ja co? No to ja mówię, chodź zobaczysz, co ma czwarty. Może jeżeli macie taką sytuację, że już natrafiacie w rodzinie na limity, że nie możecie więcej kupować, no to trzeba właśnie porozdzielać po rodzinie i to jest wspaniały sposób na to, żeby mieć zielone światło na powiększanie swojej kolekcji. Co my tu mamy? I czwarty... To jest jakiś nowy patent na garaż. A nowy, stary, bo myślę, że nie jesteś jedyny. Ty budowałeś ten dom z myślą o tym, że tu jakiś samochód stanie? To znaczy tak, budowaliśmy ten dom i moja żona tu chciała mi taki tano, żeby sobie tu kawę wsiąść w lato, wypić czy cokolwiek. A ciebie nie interesowało, co będzie na górze? Ciebie interesowało, ile tu jest pod spodem, nie? No. I po prostu tak stoję i myślę, mówię, przecież ten maluch tu ma wejść. No i mówię, tu nie ma miejsca na żadne inne szpargały, tylko trzeba tu schować... tego czyli malucha. Żadne doniczki, żadne jakieś pojemniki na przechowywanie. Tak. Okej, maluszek 83 i to jest twojego syna? Tak, najstarszego. Najstarszego, okej. Najstarszego, bo on postwierdził, mówi, tato, oni mają, a ja, a wiesz ty co? No to ja mówię, to twój będzie tak, mały. A historia z tym polonezem poproszę. Chodź, podejdziemy do tego poloneza. Polonez, jak się tu wjeżdża na posesję, to wita gości. Taka sprawa, przyjechał tu taki Włoch do mnie, i tam ogląda te wszystkie Fiaty, wiesz, i gada, no Fiaty, mówi, no zajebiste, nie? I tego. Zobaczył malucha tu pod balkonem i mówi, o, bambino, gada, picobello. No to człowiek już się kapnął, nie, że coś pięknego. I się pyta, mówi, zobaczył polneza i się pyta, co to jest? Bo pierwszy raz takie coś widzi, nie? A ten jego teściu, bo żona miał Polkę, nie? Ten jego teściu mówi, polonez, gada. I mówi, musisz być bogatym człowiekiem, żeby sobie takie auto kupić, gada, no. A ten... Okay. I polonez jest twój, czy któregoś... Polonez jest mój. Twój, okej. Okay. No, czyli to jest... mieści się w limitach, te, które masz. To znaczy, powiem ci tak, nie wiem, jak coś to inaczej, ale to jak u nas ksiądz mówi, bo ja to powiedziałem żonie, że to jest mojego kolegi. A, okej. Okay. A żona mówi bardzo tak, coś długo stoi to auto w remoncie tu u twojego kolegi. Coś to jest podejrzane. Kolega, nie? Pracuje za granicą i nie ma czasu, żeby przyjeżdżać. Nie miał pieniędzy, żeby zapłacić za to i tak. Sposób Darka numer dwa na to, jak mieć więcej samochodów i żyć w zgodzie z żoną. Ale powiem ci tak, jak u nas... A żona nie będzie oglądać tego materiału. Może oglądać, nie przeszkadza. Ale ja ci powiem tak, jak u nas ksiądz mówi, że kłamstwo w dobrej wierze to nie jest grzech. Wiesz, to nie grzech, bo czasami trzeba skłamać, żeby się, wiesz, jakoś tam kuźwa wytegować, wiesz, że nie jest moje, że kolegi, wiesz, o co chodzi. No. Słuchajcie, jak myślicie, że to już jest koniec, to nie, idziemy jeszcze z powrotem za ten ostatni budynek, tam jeszcze coś się kryje. Słuchajcie, przechodzimy jeszcze w chyba jedno z ostatnich miejsc, a nie wiem już ile jeszcze ich masz. I tutaj znajduje się pomarańczowy Fiat. To nie jest dokładnie ten, którego miała twoja rodzina. To już jest jakiś kolejny, ale to jest jeszcze jeden Fiat do kolekcji? Zgadza się? I tu jest jeszcze jeden, który czeka to, co wspominałeś wcześniej. I z tym Fiatem mam właśnie taki dylemat, bo chciałem go zrobić też na cztery napęd, taki jak tamte Fiaty. I tam zobaczycie zdjęcie, coś podobnego pod tego Fiata, ale poprzednia właścicielka i tam inni ludzie powiedzieli, żeby zrobić go takiego białego do ślubu. I stał, mówię, ponad 20 lat w takim garażu, dach na niego spadł, wszystko,
ale się trzyma i po prostu musiałem go uratować. No, no nie było wyjścia. No. Widzisz, jest tabliczka, 90 rok, Buda jeszcze wszystko, tip-top. No i trzeba go ratować, no nie ma wyjścia, no. Bo już tych aut okay. Nie ma. A ten? Ten pomarańczowy to jest 8.5? 8.5, tak. I choć ci coś pokażę, tu jest takie cudo w nim. Nie wiem, czy widziałeś taki licznik we Fiacie. Tak, no okrągły, nie? Ale nie, nie. No. Zobacz, jaki on ma obrotomierz. A, do 60. Z diodami. O. Z diodami, czekaj, kojarzę, ja go zapalę, to ci pokażę, bo to jest zajebiste. To jest takie coś, ja to, chłopie, mam, kurwa, 43 lata, ale ja jeszcze takiego licznika nie widziałem. Ten samochód ustaliliście w domu, że idzie na sprzedaż, tak jak tamten zielony, ale to nie jest tak, że zostawiasz sobie jeden, bo ty chyba nie potrafisz siedzieć. To nie, nie to potrafisz on jest, nic nie on robić. Jest powiedziane, że idzie na sprzedaż, aha. Ale wcale nie jest tak, że ja go muszę sprzedać. Aha, okej, okay, dobra. Jest, ale plany na kolejny, czyli już na czwarty tego typu są. Jest dana taka cena, żeby go nikt nie kupił. Wiesz, trzecia rada Darka, jak zachować dużo samochodów w domu. Teraz jest ten moment, w którym sprawdzamy, czy to, co zbudowałeś, to jest to zwykły Fiat, czy jednak Fiat, który potrafi trochę więcej. No, czy da radę, Więc zobaczymy. Do sprawdzenia jest ta góra, no. Za nami jest drugi Fiat. Próbujemy, czy wyjedzie ten na tylnią oś, czy ten na cztery. Na razie jeszcze ten Fiat obstawiam, że daje radę, ten na samym końcu. Tu już może być problem i już może mu starczyć mocy, nie? A my lecimy. A my się nie boimy My się nie boimy. Pedał w podłogę. Jedzie, no kurde. Zobacz, o tu jaki lód jest, kurde, jakie cuda. Patrz. I patrz, jak on se idzie fajnie. Stanę. Specjalnie stawaj, pod stawaj, czekaj, staje. Czy wyjedzie, patrz. Dobra, stoi, no, dajesz. I ruszamy. No. A tak się fajnie kręci. Jedzie, kręci. No. Słuchajcie, jadą. Dał radę, dobre. Jadą, ale chciałem tylko pokazać. Słuchajcie, troby był dobry, żeby budować Fiaty 125P z zawieszeniem Łady Niwy. Co się podziało, to już sami możecie dopowiedzieć. Natomiast, tego nie robili, ale szkoda, że tego nie robili, bo myślę, że ludzie, którzy mieszkają na... Jest takich ludzi, którzy mieszkają w Polsce w małych miejscowościach, po górach bardzo dużo. Ja. Myślę, że zamiast Ładami Niwami, zamiast Ładą Niwą, czy zamiast Suzuki Vitara, co tam jeszcze jeżdżą, tak? To jeździliby takimi Fiatami. No i się okazuje, że wszystkie pole. Trzy Fiaty wyjechały i nawet no. Fiat tak bez napędu 4x4 też wyjechał, więc... Tam, gdzie my tam mamy pole, słuchajcie, jeden Fiacik, drugi Fiacik, trzeci Fiat. Dominik! To co, to jeszcze przydałoby się troszeczkę podnieść poprzeczkę i wjeżdżamy jedziemy coś... w teren, tak. W teren. Teraz jedziemy w teren. Ten teren, co był to lód, jest asfalt. W tę górę, lód dał po radę. Tym lodzie kilometr w tę górę wyjechał. Teraz jedziemy po terenie. Dobra, ale mi się to podoba. O, ale fajny teren! Ej, słuchajcie, to jest w ogóle idealne miejsce do tego, żeby nagrywać, tak jak w tych starych jeszcze reklamówkach z FSO, gdzie te samochody, nie wiem, po na płycie lotniska, nie wiem, gdzie to było nagrywane, ale latają jakoś bokiem. Tu są trzy Fiaty, dwa z tego 4x4. Czekaj, zaczekamy tu, piękna zobaczymy, sprawa. Co oni będą robić. Troszkę gorzej. O! Widzisz, już taka troszkę gorsza droga. Tylko to się wydaje, że jest ładna, bo jest śnieg. A no co tak, tam jest można by było poprosić dyrekcję muzeum, żeby użyczyła tego oryginalnego, prototypowego 4x4, ale wątpię, żeby pozwolili przejechać w taki teren, jak dzisiaj Darek nas zabrał, jego Fiatem zbudowanym poprzez inspirację tamtą prototypowym. O kurde, patrz.
kolejna zabawka, którą jedna i druga, dobra, jedna by mi wystarczyła, którą mógłbym mieć w garażu na takie fajne wypady. Klasyk, a przy okazji coś, co lubię, czyli czymś, czym można się naprawdę fajnie pobawić. Daro, jak to, pokonany Fiat, czy nie? Nie, musi ten mnie pociągnąć, nie pójdzie, on się powiesił. Wiesz? Powiesił się? Patrz, jakie to są doły. Dobry. Już, kurwa, siadł, dlatego ja nie chciałem się pchać, bo tamten jest podniesiony troszkę. Czyli jednak tamten jest troszeczkę lepszy. Prześwit ma z przodu, większy, ten ma mniejszy, bardziej jest taki asfaltowy i się patrzcie, powiesił jak go na przednim zawieszeniu. O, zawiesił go. A jednak... Ale patrz, jakie ale to pięknie, są doły. Ale dla tych obrazków naprawdę warto. Zobaczcie. Zobaczcie. Tu kurwa LKT. Widać, nikt nie może zarzucić Daro, że się nie postarał, żeby naprawdę dostarczyć wam fajnej treści na ten kanał razem w tym filmie. Ale jak ładnie tutaj ubrudzony. No dobrze, coś się przynajmniej dzieje. Nie ma nudy. Orało wszystko. Ciągnął wszystko. Trzeba szybciej jechać po prostu. No i dobra, jest 1-0 dla białego. Zielony zawiesił się. Taka, jest lina. Może to kwestia kierowcy, nie? Ale nie będziemy mówić tacie głośno. Nie no, żartuję. Podobno ten jest trochę inaczej zbudowany. Tu wyżej. A dasz radę się obrócić tu gdzieś? No to obróć się i tu tyłem podjedź. O serio to przyjechał? Nie wierzę. Ja zaskoczył to. Oj, powiem wam, że chyba trzeba wracać, bo im dłużej tu jesteśmy, tym robi się ciekawiej. Ja chcielibyśmy, żeby te dwa auta wróciły. Zaczął się 2024, już można przyznawać nagrody względem najlepszych akcji naprawdę na tym kanale. Proszę. Syn mojej siostry, jak tu przyjeżdża z koleżanką i koleżanka się pyta, co tutaj jest? No i on mówi tak, tu jest pole wujka Darka. Tam, gdzie się chłopaki teraz bawią. Tam, gdzie się wożą Fiatami. Tak. Ten się pyta, a z drugiej strony ta dziewczyna się pyta, co jest? Ten gada, tam też jest pole wujka Darka. No. A mówi, a tu co jest? A tu jest droga, co tylko Fiat wujka Darka może jechać. Fiat wujka Darka. No.